Nauczanie domowe, 20 maja. Dzieje apostolskie, rozdział 22, werset 30 oraz rozdział 23, wersety od 6 do 11. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc się dowiedzieć dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem. Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Zrobiła się wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykiwali wojowniczo. Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku, a jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: odwagi. Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o mnie tak, jak dawałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie. W czasie tych wydarzeń widzimy dwa elementy, które pozwalają Pawłowi przetrwać trudny czas więzienia, oskarżenia, sądu, przesłuchiwania. Pierwszy z tych elementów to zaradność, spryt i inteligencja. A drugi to modlitwa, relacja z Bogiem i bezpośrednie objawienie, które owocuje pociechą duchową. Zatem dwa czynniki, zaradność i duchowa pociecha, to jest coś, co Pawłowi pozwala przetrwać, zachować równowagę, mieć jasność tego, co ma robić. Pierwszy z tych elementów, ta zaradność i spryt, polegała na tym, że on rozumiał, z kim ma do czynienia. Wiedział, jakie są antagonizmy, i spróbował to wykorzystać, nie tylko po to, żeby siebie obronić, ale też po to, żeby pokazać na przykład saduceuszom, że są w błędzie, że najpierw muszą przyjąć fakt zmartwychwstania, żeby potem mogli uwierzyć, no, że Jezus zmartwychwstał, że my zmartwychwstaniemy, ale najpierw trzeba obalić jakiś fałszywy pogląd w głowie tych, do których potem będzie skierowana Ewangelia. Na razie oni sami muszą to przetrawić. I wykorzystał to, że nie on był tym, który argumentuje. To nie on był tym, który jest stroną w sporze. Wykorzystał do tego bardzo gorliwych faryzeuszów. I w ten sposób jego zaradność i inteligencja spowodowała, że ta dyskusja, ten spór przeniósł się nieco w inne miejsce. Ważne, żebyśmy umieli podobnie postępować jak Paweł. Chciałem mały przykład podać. Znamy taką fałszywą tezę, rozpowszechnianą w wielu miejscach w Polsce, zdanie nieprawdziwe, powtarzane nawet przez pobożnych katolików. Kościół nie powinien mieszać się do polityki. Naśladując świętego Pawła, trzeba by zadać pytanie, kto to jest Kościół? No, wszyscy wierni, czyli zarówno duchowni, jak i świeccy. 95% Kościoła to świeccy, o którym papież, całe nauczanie mówi, że ci właśnie świeccy mają obowiązek zajmowania się sprawami świata. Ich zadaniem własnym jest zaangażowanie społeczne i polityczne. Jan Paweł II mocno to podkreślał. Żaden świecki nie może się wycofywać. Żadnemu świeckiemu nie wolno oddawać tego pola wypowiadania się społecznego, zaangażowania społecznego, aktywności politycznej. Nie wolno tego robić. Zatem prawdziwym zdaniem jest takie. 95% Kościoła ma obowiązek mieszania się do polityki. I to jest obalenie fałszywej tezy. 95% Kościoła ma własne zadanie być w polityce, angażować się całą mocą, całą inteligencją, całą siłą i całym duchowym dziedzictwem.
Drugi element to ta strona duchowa. Paweł nie pierwszy raz jest w więzieniu i wiemy, że w tym więzieniu modli się bez kompleksów i jakichś tam zahamowań. Nawet śpiewa głośno. Paweł w więzieniu wielbi Boga, oddaje mu chwałę w tym, co się dzieje, nawet w swoim cierpieniu i prześladowaniu. Wiemy, że rozmawiał z więźniami, a przede wszystkim słuchał przemawiającego doń Jezusa. Jezus mówi mu odwagi. Znowu, bierzmy wzór ze świętego Pawła. W naszych trudnych sytuacjach módl się bez chowania głowy w piasek. Bardzo często widzimy na przykład ludzi w szpitalach, którzy mają na swoim stoliku różaniec czy książeczkę. Chwal Boga. Czytaj Pismo Święte, miej je ze sobą. Słuchaj, co ci Bóg chce w tej sytuacji powiedzieć. I w końcu przyjmij tę pociechę, równocześnie będącą zachętą ze strony Boga. I rozmawiaj z tymi, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji jak ty. Nie po to, żeby narzekać, ale po to, żeby nieść nadzieję. Paweł więzień. To więzień zaradny. To więzień duchowo umocniony. Ponieważ zaradność i duchowa pociecha to recepta dla uwięzionego katolika.